Podobno dzisiaj mamy najcieplejszy dzień roku, dlatego odprężcie się i posłuchajcie listy hitów na ten ciepły czas. Paśka prosiła tylko, żebym rzucił okiem, zanim podejmę ostateczną decyzję. Z tego co wiem, to ma jakieś zastrzeżenia do waszego śledztwa. Jak to zastrzeżenia? Ten gość zatarł wszystkie ślady, to profesjonalista. Dziwię się, że główny świadek jeszcze żyje. Mówisz o tym Tomku? Tak, ale zrobiłem wszystko, co mogłem. Co mam jeszcze zrobić? Nie wiem. Ja nie jestem prokuratorem tutaj, Baśki. Ja mam tylko przyjrzeć się tej sprawie jako ktoś z zewnątrz. Tyle, nic więcej. A wiem tyle, co z twojego raportu. Dobra, kończę, jestem na miejscu. Dzień dobry. Dzień dobry. Czy mogę pomóc? Aspirant Jacek Marski, Komenda Stołeczna Policji. Jestem tu w sprawie morderstwa z nocy 27 na 28 lutego. Wody? Nie, dziękuję. Chciałbym przyjrzeć się miejscu zbrodni. Ale tu już była policja i sprawdzili wszystko. Wiem, że była. Ale chciałbym jeszcze raz rzucić okiem na ten magazyn. O! Tu mam nakaz przeszukania. Nie ma pana na zdjęciu, panie Tomaszu. Możliwe. Byłem wtedy chora. No jak z nakazem, wszystko w porządku? Możemy iść? Tak, oczywiście. Proszę za mną.
samochodzie. Co jest? Nie wiem. To tutaj. Co pan robił tamtej nocy? Przyszedłem do sklepu. A w jakim celu? Zapomniałem plecaka. No i wróciłem po niego. Czyli w trakcie morderstwa był pan na górze? Tak, dokładnie. I nic pan nie słyszał? Niestety nie. Kto ma klucze do magazynu? Praktycznie każdy pracownik. Ale ostatnio mieliśmy włamanie z kradzieżą do sklepu. Tak, tak. Wiem o włamaniu. A nie pamięta pan, jakie rzeczy wtedy zginęły? Nie pamiętam, ale mam to zapisane w notesie. Jak pan chce, mogę po niego iść. Będę wdzięczny. Jak oni mogli to przełożyć? Słuchaj, powiedz mi, kto wtedy w nocy był odpowiedzialny za zabezpieczenie dowodów? No wiesz, z nocy 27 na 28. Krajewski Bendzyk. Ale to dziwne, no. Dlaczego w raporcie nie było nic o kradzieży? Jakiej kradzieży? No jak to jakiej? Przecież ten sprzedawca Tomasz powiedział mi, że wtedy w nocy zginęły jakieś rzeczy z magazynu. Nie wiem, o czym ty mówisz. Nigdy nie słyszałem nic o żadnej kradzieży. No. Słuchaj, nie udawaj idioty, bo nie ma co. Gdybyśmy wiedzieli, że to była kradzież i co ukradł, to łatwiej byłoby go znaleźć. Ale ty o tym wiedziałeś i dlatego nie umieściłeś tego w raporcie. Co? Nie wiem, co ci mam powiedzieć, no... Słuchaj, jak Baśka mi powiedziała, że się dałeś skorumpować, to po prostu nie mogłem w to uwierzyć. No. Jacek, kurwa, przysięgam, że nie mam zielonego pojęcia, o czym ty mówisz. Po co miałbym to niby robić? Pewnie gość od wywiadu coś spierdolił. Chociaż on w sumie taki nie jest. Kurwa... Dziwię się, że główny świadek jeszcze żyje. Mówisz o tym Tomku? Nie mam pana na zdjęciu, panie Tomaszu. Byłem w telefonie. Jacek, jesteś tam? Halo? Jacek? Czy ja mówię, że nie chcę jej zamykać? Baśka prosiła tylko, żebym rzucił okiem, zanim podejmę ostateczną decyzję. Co więcej, ma jakieś Dzień dobry. Dzień dobry. Czy mogę pomóc? Aspirant Jacek Marski, komenda stołeczna policji.
Jestem tu w sprawie morderstwa z nocy 27 na 28 lutego. Wody? Nie, dziękuję.